mimo porozumienia z Paryżem w 2015 roku, gdzie 180 krajów zadeklarowało tak zwane dobrowolne zobowiązania, ilość emisji gazów cieplarnianych nie maleje. A nawet jeżeli by przyjąć te zobowiązania, no to szacuje się, że skala wzrostu temperatury byłaby rzędu 3 stopni Celsjusza, a jak mówi raport Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, nie powinny więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza. Dlatego tak ważnym jest przygotowanie się do tej sytuacji, której będą ekstrema pogodowe. Szacuje się, że w Polsce będzie wzrastać ilość dni upalnych, że zmaleje ilość dni z pokrywą śnieżną, będą silniejsze wiatry, opady, podtopienia, susze, a także poziom Bałtyku może być wyższy. Pytanie, jak to może oddziaływać na energetykę? No, przede wszystkim trzeba sobie opowiedzieć, że jeżeli Polska chce być krajem odpowiedzialnym i będzie zasadniczo zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, to może się przyczynić do tego, aby te sytuacja, o której mówiłem, dotycząca 3 stopni Celsjusza, nie zaistniała, była mniejsza. A drugie, trzeba sobie powiedzieć, że te zmiany klimatu, które już Polska jakby Polska ma już doświadczenia w 2015 roku, głównie z powodu bardzo niskiego stanu wód, trzeba było ograniczyć produkcję energii elektrycznej w dużych elektrowniach węglowych chłodzonych wodą. Nastąpił tak zwany częściowy blackout. Były to bardzo poważne straty dla wielu firm. Oraz w roku 2017, kiedy był gwałtowny huragan na Pomorzu Zachodnim, spowodował, że prawie 500 000 gospodarstw było pozbawionych przez pewną ilość godzin czy dni energii elektrycznej. Jeżeli mielibyśmy nie duże, wielkie systemy, ale małe, lokalne, elastyczne, które by dostosowywały się do możliwości podaży, jak i do możliwości popytu, sytuacja wyglądałaby całkowicie inaczej. Dlatego też z punktu widzenia adaptacji powinno się spojrzeć na politykę energetyczną i na krajowy plan. Brak jest takich elementów, które by się znalazły, adaptacyjnych elementów, które by się znalazły w tych dokumentach. W ogóle kwestii adaptacji do zmiany klimatu nie widzi się w tych opracowaniach. Zapraszam Państwa na następną wypowiedź dotyczącą niskiej emisji, czyli smogu.